Cześć, z tej strony Asia. Witaj w medytacji świątecznej. Medytacji otwierającej serce, medytacji dającej nadzieję, życzliwość, radość, spełnienie i wybaczenie. Medytację nagrywam z okazji świąt, niemniej może służyć Ci w każdym momencie, gdy będziesz tego potrzebowała. Jeśli jesteś gotowa, zaczynajmy. I w miarę jak milknie dźwięk, ty zamykasz swoje oczy i przenosisz uwagę do swojego wnętrza. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pod zamkniętymi powiekami tworzysz właśnie bezpieczną przestrzeń, w której możesz się zatrzymać i połączyć ze swoim sercem. Połóż rękę na swoim sercu i połącz się ze swoją intencją na dzisiejsze spotkanie. To jest spotkanie Ciebie z Tobą. To jest spotkanie z Twoim sercem. Więc jeśli masz już swoją intencję, to powtórz ją w myślach trzykrotnie i daj jej odfrunąć jak kolorowy ptak do nieba wysoko, wysoko, wysoko. A teraz przenieś uwagę na swój brzuch. Połóż rękę na brzuchu, zobacz, czy oddech płynie, czy brzuch podnosi się, kiedy wdychasz powietrze i opada, kiedy wydychasz powietrze. Łagodny wdech, łagodny wydech, brzuch opada. Łagodny wdech, łagodny wydech. Wdychasz powietrze, wydychasz troski, zmartwienia, stresy dnia dzisiejszego. Wdychasz przepływ, wydychasz stresy, nerwy dnia dzisiejszego. Wdychasz radość, wydychasz smutek, wdychasz spełnienie. Wdychasz zmartwienie, wdychasz nadzieję, wydychasz troski. I jeszcze jeden wdech, otwierasz się na przepływ i z wydechem odpuszczasz to, co Ci nie służy. Wydychasz, wydychasz, oddajesz ziemi. Wdech, z wydechem odpuszczasz. Relaksujesz się. Wdech, z wydechem relaksujesz się, relaksujesz, relaksujesz. I jeszcze jeden wdech i z wydechem przenieś uwagę na swoje serce. Możesz położyć rękę na sercu raz jeszcze, żeby się z nim połączyć, żeby się z nim skontaktować. I pod zamkniętymi powiekami zobacz, jak wygląda Twoje serce. Jak go widzisz? Jaki ma kolor? Jaki ma kształt? Jakie jest? Czy Twoje serce jest w lekkości? Czy Twoje serce ma na sobie jakieś obciążenia, być może troski? Z
pełną akceptacją, życzliwością do siebie, zobacz, jakie jest Twoje serce, jak wygląda, jak go czujesz, jak go sobie wyobrażasz. I z kolejnym wdechem postaraj się stworzyć w swoim sercu przestrzeń, jeszcze większą przestrzeń, albo malutką dziurkę, która pozwoli Ci wpuścić odrobinę słońca, światła do Twojego serca. Czy jesteś sobie w stanie to wyobrazić? Jak przez małą szparkę w Twoim sercu wlewa się powietrze, wlewa się ciepło, światło i rozświetla Twoje serce od środka. Poczuj to słońce na twarzy, na całym ciele. Poczuj je w sercu, jak rozświetla je od środka. Kiedy Twoje serce tak od środka jest rozświetlone, możesz zobaczyć więcej. Niech to światło, niech to słońce pozwala Ci widzieć więcej, pozwala Ci się otworzyć przed samą sobą i zobacz, czy w tym Twoim sercu przypadkiem nie zagnieździły się takie małe gwoździe, szpileczki, igiełki. Zobacz, czy tak też jest u Ciebie. Każde zranienie, każde złe słowo, każda trudność to taka mała igiełka. Każde większe zranienie to cierń w Twoim sercu, gwóźdź. Czy widząc to światło od środka, czujesz to w ten sposób? Czy jesteś w stanie objąć tym światłem, rozświetlić te igły, te gwoździe, te szpileczki? I każda z nich to Twoje zranienie, które dotknęło Twoje serce. Tak samo boli, jak Ty ranisz, i tak samo boli, jak Ciebie zraniono. Każda z tych igiełek, tych szpileczek, gwoździ, każde z nich to zranienie w jedną bądź w drugą stronę. I być może jest w Tobie jakiś żal, a może wręcz przeciwnie, jakaś potrzeba wybaczenia. To wyobraź sobie teraz, że bardzo delikatnie i ostrożnie wyciągasz ze swojego serca pomalutku, z życzliwością te igiełki, te szpileczki, te gwoździe. Wyciągaj i dawaj sobie wsparcie, dawaj sobie miłość, życzliwość. Rozświetlaj się światłem, które przez tą małą szparkę w Twoim sercu rozświetla je od środka. To Ty to sprawiłaś, żeby to światło mogło rozświetlić Twoje serce od środka. To Ty wpuściłaś tam światło, nadzieję. Z uważnością, z lekkością wyciągaj każdy gwóźdź po kolei, każdą szpilkę po kolei. Tak samo boli, Ty zraniłaś, zraniono Ciebie. Wyciągaj. I rozświetlaj serce od środka tym światłem, które wpuściłaś. I wyciągnij jeszcze jedną, być może jeszcze coś zostało,
Wyciągnij każdą, najmniejszą szpileczkę z Twojego serca. Oczyść je. Oczyść je tym światłem, które wpada przez tą małą szparkę do Twojego serca. Jeszcze jedną, malutką szpileczkę, może tam jeszcze jest. Wyciągaj, wyciągaj. Jeśli płyną Ci łzy, to są to łzy oczyszczenia. Jeśli chcesz się do siebie uśmiechnąć, poczuć lekkość, to zrób to. I weź głęboki wdech, głęboki wydech. Zobacz, czy jeszcze coś wymaga wyciągnięcia z Twojego serca. Może mała ryska wymaga pogłaskania, ugładzenia. I przy kolejnym wdechu wyobraź sobie, że ta mała szparka, którą zrobiłaś, przez które wlewa się światło, zaczyna się powiększać. Zaczyna się powiększać, powiększać. I ta szpara jest już wielką dziurą, która rozświetla Twoje serce, do którego teraz możesz zaprosić miłość, życzliwość, spełnienie, nadzieję, radość, lekkość. Możesz zaprosić swoje marzenia i wszystko, na co tylko masz ochotę. Zrób to. Zaproś do Twojego serca wszystko, co tylko chcesz. Wszystko. Możesz zaprosić wszystko. To jest Twoje serce. To jest Twoje zaproszenie. To jest Twoje spotkanie z Tobą. Tu i teraz. I trzymając cały czas rękę na sercu, oddychając, zapraszaj więcej, więcej miłości, światła, oddechu, życzliwości, łagodności, lekkości, marzeń, przepływu. Zapraszaj do Twojego serca i zobacz, jak to serce się powiększa i jak się jeszcze bardziej rozświetla od środka i jak błyszczy. Twoje serce błyszczy. Ty błyszczysz. Błyszczysz tym, co właśnie wlałaś do swojego serca. I zobacz, czy w tej lekkości, życzliwości, łagodności być może jest w Tobie przestrzeń, żeby komuś wybaczyć. Możesz to teraz zrobić. Możesz trzymać mnie za rękę, jeśli tego potrzebujesz. Jestem tu. A Ty możesz teraz wybaczyć, komu tylko chcesz. Być może chcesz teraz wybaczyć sobie. Jest na to miejsce. Trzymam Cię za rękę, wspieram. Jak się teraz czujesz? Jak się czuje Twoje serce? Jak się czuje Twoje ciało? Jak się teraz czujesz, kochana? Weź sobie wdech, weź sobie wydech, wdech, wydech. Zobacz, czy jest jeszcze w Tobie jakaś przestrzeń na to, żeby powiedzieć do siebie jakieś dobre słowo. Możesz wymyślić swoje własne słowo, a możesz powtórzyć za mną. Obym była szczęśliwa. Obym była bezpieczna. Obym była spokojna. Obym była wolna. Oby żyło mi się z lekkością. Oby wszyscy ludzie
i wszystkie istoty na tej ziemi były wolne, bezpieczne i szczęśliwe, oby żyło im się z łatwością. Z kolejnym wdechem zacznij pomału lądować w rzeczywistości. Rozszerz swoją świadomość na to, gdzie jesteś, co robisz. I łagodnie, gdy ucichnie muzyka, otwórz